Dzisiaj przetestuję cele 314 amperogodzin, 12 000 cykli i realna pojemność 325 amperogodzin. Zapraszam. Przekładki do ogniw, busbary i zakrętki, niebieski kolor oczka, plus i minus jest napisane. Amperogodzin, czy 2 1004,8 watogodzin i zobaczmy te QR-y z kodu, tu go powiększyłem wam w komórce, nie dowiemy się zbyt dużo z tego opisu po bokach, ale z aplikacji już dużo więcej. Mamy 22 lipca 2024, mamy producenta gotion.com.cn, 314 amperogodzin, 3,2 V, LiFePO 4. Pora sprawdzić napięcie, 3,226, 3,227, 3,227, 3,235. Różnica napięć między, ta była najbardziej naładowana, a ta najmniej, to jest 0,09 V. Sprawdzenie wytrzymałości spawów. Tu jest wszystko ok. I za chwilę dokładnie, wizualnie sprawdzę. U dołu nie ma żadnej podstawki. Mamy folię. Tu jakiś kod dodatkowy jest. Idealnie do siebie pasują. Ale od dołu już widać większy prześwit. Nie widać wypukłości z ich strony, ale nie są tak spasowane jak tamte. Pierwsze uruchomienie, najniższe napięcie ma cela numer 1, czyli najbliżej nas, zgodnie z logiką. Różnica napięć między celami jest 0,01 V? Tak. No tak. I oporność przewodów 4,8, 4,8, 4,7, 4,8. Czyli ta trójeczka trochę odbiega. Przy wcześniejszym montażu były 4,7 wszystkie chyba. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Łączymy ładowanie. Ile jest procent niby naładowanych? 62. Tak pokazuje, ale czy to prawda, to nie wiemy. Ładuje do pełna i rozładuje do tylu, ilu BMS pozwoli. Jest strasznie parno. Przygotowałem eksperyment. O, w ten sposób będzie go lepiej widać. Pada deszcz, więc musiałem go pod carportem zrobić. Macie na ekranie aktualne wyniki, włączę i zobaczymy, ile pójdzie nam na tym urządzeniu amperogodzin. Tutaj mamy, już teraz płynie prąd, ten też się za chwilę powinien wyzerować i zacząć odliczać, ile do końca tej energii z niego wyjdzie. Włączymy go na pierwszym biegu. Tu mamy też podaną moc 1085 amper. Też się zgadza. Temperatury 30, 27 i 27 stopni Celsjusza. To może zdejmę, położę z boku. To jest przykryte już, bo testowałem wcześniej inne ogniwa, więc wiem, że obudowa jest w porządku. Ale to warto zawsze sprawdzić i mieć kluczyk pod ręką, gdyby coś. Dobra, idziemy na pełną moc.
przełączyłem go na 2137. O, tu się zdążyło wyłączyć. Dobra. Nagrywa się. I tutaj powinienem mieć, jest. Tutaj mam 185 amper płynie prądu. I tutaj mam też pokazane. Niby mam 311 amperogodzin. Bo był do pełna naładowany. 314 są wsadzone. Zobaczymy. Też macie potwierdzenie. A jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy kilowatogodziny. Minuta 23 trwa eksperyment. Mija dokładnie godzina, od kiedy robię eksperyment. 2 kilowatogodziny 70 tysięcznych już poszło do farerki. Tutaj macie podgląd, co się dzieje. Coś ciekawego widać? Nie wiem. Chyba nic, no działa. Działa. 40% zostało jeszcze energii. I tutaj, tu mamy dane. 195 amperogodzin, 2,4 kWh. 196, no to jeszcze do 314 duża, długa droga. O, godzina 30 minęła. 3,109 kWh. Od początku 294 amperogodziny i 3,7 kWh. Tu jak zwykle nam się wyłączyło. O, tu macie nagrywaną sytuację. Ogniwo numer 2 od dłuższego czasu ma najniższe napięcie. Balanser cały czas je pompuje. Zostało 0,9%, 9% zostało. Mamy 12,3 V i ogniwa średnie mają 3,086 V. 47 stopni. Jest też gorąco, jest czerwiec, ale się trochę nagrzało. Nawet obudowę zdjąłem, bo mogłem, żeby monitorować w środku sytuację. No, a jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, że na tym przewodzie tracimy, ja to liczyłem ostatnim razem, około 30 watów. To jest niedużo, ale też nie jest mało. Niestety pomiar nie jest taki doskonały. Powinienem mieć to urządzenie wmontowane gdzieś tutaj. Wtedy byśmy mieli dokładny pomiar bez strat na przewodach. Ale to też nie jest apteka i tym się nie ma co do końca przyjmować, tym bardziej, że wszystkie inne eksperymenty robimy na tych samych zasadach, tych samych warunkach. Przypominam, że mamy włożone ogniwa 314 amperogodzin. Zostało 3% energii, zgodnie z tym 2% nawet, co pokazuje nam magazyn energii. 315 amperogodzin już wyszło. Napięcie najniższe na celi to jest 3,021 V, czyli nawet dość dużo jeszcze mamy. Cela numer 2 cały czas jest przygrywającą celą, a najwyższe napięcie 3,047, czyli mamy różnicę napięć 0,03 V. Niedużo. Tutaj też zostało nam 5,7 amperogodziny, przynajmniej tak twierdzi system. To już szybko schodzi. Napięcie 12,11 V. amperogodzin. O! Za niskie napięcie daje nam już dostaje przetwornica z akumulatorów 11,8 V. Dobrze, myślę, że farerkę przełączę na mniejszy prąd. Przełączyłem ją na 92 ampery. Napięcie troszkę podskoczyło,
ale to i tak się mija z celem. Myślę, że koniec. Wyłączam farelkę. 3,491 kWh, godzina 42. Tu widzieliście cały czas, ale wam przybliżę tak lepiej. 332 amperogodziny, 4,1 kWh. No i tutaj napięcie. Znowu trzeba to rozjaśnić. Napięcie 2,841 V tych pojedynczej celi. 11,3 V na wyjściu, 47 stopni. Teraz płynie 1,6 ampera, bo jeszcze cały czas musimy to sobie pochłodzić, żeby uspokoiło się. No i tutaj znowu jest słabo widoczne. O, rozjaśnimy. Tu macie to nagrane wszystko. Dziękuję. Myślę, że przekonałem was i siebie, że te cele są naprawdę dobre i warto je kupić, wykorzystać w budowie własnego magazynu energii. Na pewno ich pojemność jest większa niż deklarowana przez producenta. Oczywiście najważniejsze jest to, żeby one wytrzymały te 3-6 tysięcy cykli, no ale raczej to już jest taka technologia sprawdzona, że te cykle jakby są zagwarantowane. Ważniejsza jest pojemność, ponieważ tutaj producent może nas oszukiwać, a w cyklach już tu się nie da oszukać. Dziękuję. Myślę, że należy mi się łapka do góry za to, co zrobiłem. I zapraszam was na kolejne tego typu odcinki. Do widzenia.